Kościół kocham za to, że jest. Że mogę się w nim spotykać z żywym ciałem Pana Jezusa, zarówno w Komunii Świętej, jak i w drugim człowieku. Ja nie twierdzę, że Kościół jest pełen idealnych ludzi, bo tak nie jest, bo jesteśmy po prostu kupą grzeszników, którzy chcą iść razem do nieba. Ale mam świadomość, że głowa ciała, czyli Chrystus, jest bez grzechu i że dzięki tej głowie jestem w zwycięskiej ekipie po właściwej stronie barykady. I uważam, że wbrew wszelkim tam opiniom różnych ludzi, że tutaj przecież jeden grzeszny, drugi grzeszny, ten odszedł od kościoła, tamten się załamał, tamten okazał się być nie w porządku człowiekiem. I wbrew wszelkim pozorom to jest dla mnie potwierdzeniem, że Kościół jest prawdziwy. Że Kościół katolicki jest prawdziwy. Bo w innym wypadku, jakby Duch Święty w tym kościele nie działał, to on by się już dawno rozleciał. Dlatego też kocham Kościół, bo wiem, że w Kościele jest zbawienie. Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem, Patrycja Hurlak.